Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Nie, gdzie ty jesteś? Czekaj, no nie czekaj. Nie mam mnie! Strasznie mi pom... sobie! No, o kurde! Siemano mordy, jest dzisiaj ze mną Anecia. Hejka! Czyli mój widz z mojego Discorda, na który bardzo serdecznie zapraszam, bo sobie dzisiaj postanowiłem, że w sumie czemu nie nagrać sobie z widzem? Same odcinki są spoko, ale z widzem są zawsze ciekawsze i widz też może się cieszyć, że jest w odcinku. Robię dzisiaj F5 Challenge, Anecia jak będzie chciała, to też się będzie mogła tego podjąć, a jak nie, no to nie. Bo dodaliście taki pomysł właśnie na kanale do pomysłów odcinkowych, tak więc no, na moim Discordzie w sumie, więc wpadajcie tam. Na mojego Instagrama też możecie wpaść. No i co, pod ostatnim odcinkiem nie wbiliście takiej ilości łapek, o jakiej myślałem, więc myślę, że teraz 200 łapek, trochę obniżymy poprzeczkę, 200 łapek i biorę wasz skin do odcinka. Tak więc zostawiajcie łapeczkę w górę, piszcie wasze linki w komentarzach, no i możemy przechodzić. Zamek 3, fałkę. O, swetka nawet jest. No, swetarka, wiertarka. O nie, ale ten F5 challenge to będzie jakaś porażka. Ja nie wiem jak ja dam radę, nie? Ale dobra, może jakoś dam radę. No tak. Dobra, to spróbuję, ale ja jestem na prostej drodze. Dobra, na prostej drodze? Pewnie, że tak, nawet krzywej. Dobra, nie, masakra, jest widzowy, w ogóle, kurde, spróbujcie sobie tego challenge'u sami. A wtedy się przekonamy, czy to jest takie łatwiutkie, no bo dla mnie to... Wydaje mi się, że to będzie ciężkie. To będzie naprawdę ciężkie. Ej, to ja się mogę na ciebie spasować w takim razie. Co możesz? Pokusować się na ciebie. Słucham? Mój widz przeciwko mnie? Wiesz co, swetka? Nie swetka, tylko... A propos swetki, strzela we mnie. O, dostała, pa. Pa, to będzie mój pierwszy chyba kill. Błagam, powiedzcie, że to będzie mój pierwszy kill. Jest! Okay. O kurde! Jak na razie idę jak burza, powiem ci. Przynajmniej widzę co... Przynajmniej widzę, że się... Widzę więcej wokół siebie. Dobra, rzucamy sobie tą podkę, bo później może mi się nie przydać. Ciężko będzie mi speedbridge'ować, więc raczej... Chociaż... Nie, no nie będę próbował, nie będę kusił losu speedbridge'em, bo się naprawdę zabiję jeszcze. I będzie przyps. O, no i gościu. No to Zosia miała diamentowy miecz, a ja ją zrzuciłam. Bo ja mam tylko czepkę. Czapkę tylko? No. Zdajesz sobie sprawę, jak to się skończy? Nie, gdzie ty jesteś? Mnie, gdzie ty nie jesteś? Nie mam mnie. Gdzie ty jesteś? Czekaj, no nie czekaj. Nie mam mnie. Strasznie mi pom... sobie. No, o kurde. Łatwo. No łatwo na tym F5. Ja mógłbym z zamkniętymi oczami na F5 grać. Ty, co to za Igor? To jest mój chłopak. O nie, jakiś diabł. O, wchodzą. Dobrze, ej, bo tu jest fałkę. Lisiasty. No to co? Boisz się? Tak. Nie umiem grać w to. Ej, masakra, w ogóle jeszcze takie 3-4 ręki zagramy. Znaczy, no pewnie 3 albo... Nie wiem, różnie bywa, no. Pewnie zaraz poginę. Planetarium jest moim zdaniem gorszą mapą pod granie na F5, ale zobaczymy jak to wyjdzie, no. Miejmy nadzieję... Bądźmy dobrej myśli, tak? Ja sobie mówię tutaj teraz w tym momencie, że kozacko wyjdzie, to wyjdzie kozacko. Ogólnie to się nie spodziewałem, że chociaż jedną rękę wygram, ale no cóż, no. Tak wyszło i zanim ktoś napisze, że ściągam od kogoś pomysł, to od razu chciałem zaznaczyć, że to jest pomysł od widza. I nic się nie ściąga od nikogo, żeby nie było. Widziałem chyba tylko raz takie coś, bo nie oglądałem za dużo F5 Challenge'y, ale chciałem sam w sumie już kiedyś spróbować, ale że widz podsunął pomysł, to mówię, czemu nie? I w ogóle jest też tak, że jeśli... O Jezus, ale ty, to ja mam lagi, czy ręka ma lagi? Ty masz lagi. Ja mam lagi? Chyba, że ja nie mam lagi. No nie gadaj, przed chwilą... A to może i tak być. Może tak być, że mam lagi właśnie. No, mam ej, trochę... Ej, bo w ogóle jeden typo napisał wynik przez dwa sy tylko. No to już nie mam strzał. Ej, ale mi... Ale ja... No, mój internet. O kurde, coś się dzieje, coś się dzieje. Też nie masz. Co? Proszę mnie już nie cofać. Chyba wali to beka będzie. No, będzie beka, bo... A, już jest dobrze. Hej, już jest bajunia, internet. Dobra. Jednak nie, ale dobra, ziomeczku. Ta, spadł. Jak się robi? Patrz, a on może liść raz! Matko boska. Zabił cię? No. Gdzie on jest? Tam, u góry, na samej górze jest. Dobra, lecę do niego. Ja mam dwa diamenty. Gdzie on jest? Znikł. A, bo wyleciał do góry, wiesz? Na górze, no. O Jezu! O kurde. O to... Kurde! Powiem, że on jest dobry. Jestem ciekawy, ile ma HP. Ile HP mu zostało? A, dobra. Już się nie dało. Na dynie nie. Idziemy na dżungla. Albo, no, dżungla. Tu masz wymagania.
Nie mam wymagań, po prostu biorę mapę pod siebie, trochę lepszą, tak? No tak. Kaktusowy, siema. Siema. To jest kaktusowa. Kaktusowa znaczy się ten. Asesinek, kiedy odcinek? Jutro. Ciekawe, czy będzie wiedziała, że będzie na tym odcinku. FBI, open up! Zakrztusiłem się picie. Nie, w tą dziurkę poleciało picie. Prawie umarłem. O Jezu, masakra. O kurde. Ej, serio, nie w tą dziurkę mi poleciało, ale mnie teraz boli. Jak umrę, to, to i co jest lepsze? Kolczatka czy żelazny jest lepszy? Żelazny? Co ty, jak ty możesz nie wiedzieć? Jak ty się możesz nazywać playerem Minecrafta? Jak ty nie wiesz, czy żelazny, czy kolczata jest lepsza. Dobra, ktoś już tutaj biega po kole, ale to chyba jest Swetka, tak mi się wydaje. Ta, chyba Swetka. Nie wiem, nie widzę, nie pojrzę tak, teraz. Ona jest cała... Złota. Złota. No to nie ma problemu. O, leje się z kimś, ale się pięknie wbije. Będę najgorszy, będę... A to było chamskie, wiesz. Wiem, nie musicie mi o tym pisać. Nie musicie mi pisać, że sam narzekam na wbijanie się na trzeciego, a sam się wbijam. Nie piszcie mi, wiem to. Dobra, pyk, pyk. Robimy sobie na szybkości. A zresztą nie powiem ci co, to będzie dla ciebie niespodzianka. Nie! Super! Kaktusowa mnie biła, ale całe szczęście, że mnie nie zabiła. Całe szczęście, że mnie nie zabiła. Ona mnie mogła na spokojnie zabić, ty. A ona mnie uderzyła? No i znowu z tobą. Puściła? Uderzyła znowu? Kurde. I znowu mam diamentowy miecz. I zdajesz sobie sprawę, że znowu wygrywam? Dobra! Tej areny to już sobie nie mogę odpuścić. Słuchaj. Dobra. Gdzie ty jesteś? Mi teraz co zrobisz? Jestem gdzieś na środku. Nie wiem, nie widzę. Wiesz, jak mi się ciężko. Wiesz, jak mi się ciężko gra na F5? To jest. Kurde, masakra jakaś. O, mam już spodnie. Nie mam czapki. Nie uciekaj! Nie! Gdzie ty uciekasz? Ej! Nie, nie, nie! Ej! Co jest? Elo! Dokładnie tak. Ej, no kaktusowa mnie nie zabiła, to jest... Asesinek to kozak! Ale ty, miła. Ty też. Ale milutko, pozdrawiam, pozdrawiam. Pozdrawiam. Minus jeden, tak? Dobrze. Ban, ale... Ciężko będzie, ci powiem. Trochę, teraz mi się wydaje. A ja co jest złote? Co jest lepsze? Złote czy kolczaste? Zależy co masz, bo niektóre rzeczy są podobne, ale ogólnie klata i spodnie są lepsze. Kolcze niż złote. To idzie tak, skórzane, złote, kolcze. No ale lepiej to jest mieć kolcze. Szmaciany? Nie, nie mówi się szmaciany, skórzany. Ja rozumiem. Dobry. Ty mówisz szmaciany, ale. O Jezus Maria, kurde, postawiłem przez przypadek pajęczynę, a pajęczyna jest bardzo przydatnym przedmiotem na Skywars, ale i trochę zważywiłem. Co? A po co tu jest jedzenie? Przecież to jedzenie się nie przydaje w ogóle. Na Skywarsach? Przydaje się jedzenie. Jakie jeszcze nie jednego nie zjadłam. Nawet nie wiesz jak bardzo, no bo nie jesteś pro playerem, to nie jesz. On wracają, pro nie, playerzy nie wiem, używają. To. Ej, ale lecę na totalnego czuja, jak się buduje, nie? Speed Bridge'em. Masakra. Znaczy nie Ninja Bridge'em, tylko ani nie Speed Bridge'em. Nie wiem jak to się nazywa po prostu, no jakimś tam bridge'em. O nie, tutaj są dziury i czuję, że przez nie spadnę, bo... Nie, ja nawet nie chcę tego krakać po poprzednim odcinku, ale tak może będzie. A raczej tak pewnie Swetka będzie. Swetka na mnie idzie. Swetka na ciebie idzie? Muszę ją znowu zabić. Gdzie ona? Kurde. Ona jest koło mnie. Ale... I w ogóle, co jest najlepsze, wszyscy z areny nie wiedzą o tym, że mam żaden challenge. I kurde, no, jest, to jest jeszcze też utrudnienie, bo oni nie zdają sobie z tego sprawy. Ale może to i dobrze, bo przynajmniej nie wiedzą psychicznie, że mają przewagę, bo grają normalnie. O, ktoś tam poleciał, kaktusowa poleciała. No to masz Swetkę. Oj, o kurde, o, zleciała. No, no już mogłem mieć ciepło. O, wygrałem, jak pięknie. Już czuję, że będzie ciężko. No dobra, w końcu trzeba coś przegrać. 3,5 HP mu zostało. O, widzisz. No to trochę jednak sporo, jakby nie patrzeć. I też na mapie zamek. Nie, to nie był zamek. To było planetarium, tamta mapa. No ale myślę, że zamek, moja mapa, to trzeba będzie to, kurde, uczcić zwycięstwem. No, jakby nie patrzeć. W ogóle, naprawdę, widzowie, jak dotrwaliście do tego momentu, zostawcie łapeczkę w górę, wbijcie na Insta i napiszcie F5, a ja wam przypnę serduszko. Alecia może odpowie, bo nie wiadomo, czy jej się będzie chciało, bo jest leniwa. Dobra, tam się. No, i kurde, zostawiajcie w komentarzu F5, dokładnie tak. Tylko nie odświeżcie sobie przez przypadek odcinka, bo wtedy będzie przypał. Ale nie, no, F5 challenge to jest... F5, tak, na przeglądarce się odświeża. A jak odświeżałaś zawsze stronę? No, tym kółkiem takim. Monitor mi zgasł! Widzę tylko na podglądzie, bo mi... Ej, monitor mi zgasł! To w takim momencie! Lisiasty cię zabił. Co? A ja to tylko na podglądzie widziałem. Jak to się wydarzyło w ogóle? Nie! No nie, jak pech, to pech. Nie, spadłam. O, spadłaś? Jeszcze tylko zobaczę, jak Pazdi idzie do Lisiastego. Albo... No dawaj, Pazdi, musisz mi pomścić.
Leć za lisiastym. A lisiasty zginął w ogóle, ty kaktusowa go zabiła. Ja mogłem tą arenę na spokoj. Pa, kaktusowa, a, chciałem powiedzieć, że wygrywa. No cóż, dobra, chodź na ostatnią arenę. Idziemy na zamek. No i bardzo pięknie, ostatnia arenka zameczek startuje. Czy w sumie wystartowała. Oj kurczę, no to ciekawie się zapowiada. No cóż. Ej, a te stałe przedmioty się kupuje? Jeszcze raz. No te stałe przedmioty to się kupuje? Kupuje? No. Nie, no wiesz, kradnie się. No oczywiście, że się kupuje, jak na każdym... Uuu, mój internet, drugie. Tragedia. O. Poczekaj, bo mój internet właśnie przechodzi ciężki okres. Jedny internet. O, już. Już. Już, już, już działa dobrze. Muszę router nakarmić. To tam leci? Tam leci Pazdi. A na środeczku samym już jest Sweetka, więc będzie później problem. Ale wbije się u nich na trzeciego. Bo czemu by nie? A tego może, kto tam jest? A, to jest... Nie wiem, nie widzę. To jest kaktusowa chyba? Tak, kaktusowa. Ej, ale kaktusowa, ale ma skin chłopaka. Chyba. Sweetka goni Pazdi. Nie, no hej! Nie szczelaj, jeszcze napisał. Dobra, lecę. Nie, no dobra, Anecia, już. Dobra, już. Na koniec się zostawimy. Dobrze, dobrze, dobrze. Sweetka została zabita przez Pazdi, więc muszę iść i zabić Pazdiego. Tylko ja nie wiem, gdzie on jest. Ty, on biega po tym kółku. A nie, nie. Nie, bo tu jest kaktusowa. A on na swojej wyspie. A gdzie jest Pazdi? Na swojej wyspie, za tobą. Gdzie za mną? Ja podłożyłam psa sama lawę. A, no to mądrze, mądrze. Nie. O, tu jest, on jest tu, gdzie była kaktusowa. No. Dobra, muszę to wygrać. Jest łuk. No nie, no pewnie to przegram. Ile ty masz tych strzał? No już skończyły mi się. No nie, u mnie jeszcze TeamSpeak. Halo, zaraz będę, proszę do mnie nie pisać. Dobra, trudno, lecę na śmierć, no trudno. Jakoś to przetrwam. Dawaj, skacz na niego. No zaraz. Oj. Na łeb mu. Dobra, cio. Wow. Kurde, no proste. Dawid Sprodeczki, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał. Jeżeli chcecie więcej, to zostawcie fajny komentarz. Pa, pa.